Cześć i czołem, ja jestem Kamila Burzymowska, jesteśmy na kanale Kwadron, a moim gościem jest Smyku. Cześć, witam serdecznie. Tatuator, który stworzył swój styl horror fantasy. Kiedy to się stało, jak do tego doszło i co to jest za styl? Wiesz co, to jeżeli chodzi o czas, w którym to się stało, to tak naprawdę finalne swoje portfolio miałem już przeszykowane w 2017 roku. Końcówka 2017 roku, 2018 no już starałem się to jakby prężnie promować, tą stylówkę. No skąd to się wzięło? Przede wszystkim jakby to są dwie rzeczy, które od zawsze uwielbiałem robić. Czyli połączenie czegoś pięknego z czymś mrocznym. Uwielbiałem zawsze robić mroczne prace, uwielbiałem też zawsze robić, pewnie jak pamiętasz, kobiece twarze, natomiast w pewnym etapie już stało się to dla mnie po prostu za mało. Chciałem czegoś więcej w tych pracach, chciałem tam dodać rozwoju, więcej emocji, rozwoju i po prostu takiej artystycznej swobody, którą dał mi właśnie ten horror. No i to było tak, że jak już sobie zestawiłem mniej więcej te elementy, w których chciałem pracować i co miałoby się w tym stylu znaleźć, no to też padła decyzja taka finalna na to, że żeby pokazać tam jak najwięcej emocji, no będę musiał przejść i zacząć robić to w kolorze. Tak jak wcześniej 90% prac, jakie robiłem, to były czarno-białe. Kolor, no natomiast później wiedziałem, że muszę to zmienić, żeby tych emocji pokazać jeszcze więcej. No i jak odnajdujesz się w tym kolorze? Teraz nie wyobrażasz sobie powrotu do szarości? Czy... No widziałam, że robisz tatuaże w szarościach nadal, ale jest to zdecydowana rzadkość. Wiesz co, jakby oczywiście one nadal mi sprawiają radość, te prace. Dużo swobodniej już w tej chwili czuję się po prostu w kolorze niż kiedyś, bo jeżeli robiłem jedną pracę w miesiącu kolorową, to wiadomo, że tej swobody takiej nie było. W tej chwili bawię się już tym kolorem, natomiast lubię sobie nieraz wrócić do czerni bieli. Czy jakby ten bilans będzie się zmieniał na przestrzeni lat? Nie jestem w stanie tego powiedzieć. No, na pewno będę cały czas dążył do tego, żeby czuć się dobrze po prostu ze swoimi pracami. Jeżeli będę odczuwał, że potrzebuję zrobić więcej jakby monokolorystycznych prac, czy w ogóle już czarno-białych, to pewnie zacznę je robić. No, natomiast na dzień dzisiejszy jest mi okej z kolorem i takie prace wykonuję. To czemu horror w takim razie? Jesteś fanem horrorów? O tak, wielkim. Od dziecka można powiedzieć. Dobra, tak, tak. Moi rodzice nigdy jakby nie ograniczali mnie w tym i nie było tam jakiejś kontroli rodzicielskiej nad tym, wiesz, co ja oglądam tak naprawdę, więc te horrory wrzucałem już naprawdę od dziecka. Także gdzieś to tam zostało, wiesz. Jakiś ślad w psychice na pewno został. Ale chyba pozytywne, bo chyba się nie boisz horrorów zatem, sprawiają ci frajdę, czy nie, no naprawdę musi być ciężko mnie wystraszyć jakimkolwiek filmem. A są takie filmy tego jeszcze, które cię wiesz, no myślę, że gdzieś tam jakaś pewnie scena taka jest, gdzie wiesz, do tego gra dźwięk. Ja przede wszystkim uważam, że kino powinno być też odpowiednio obejrzane, tak? To też jest szacunek dla reżysera, tych, co film robili i obejrzeć to z dobrym nagłośnieniem, wiesz, a nie na imprezę gdzieś tam na laptopie, kurczę, w łóżku, nie? To nie jest oglądanie i taki, wiesz, nie odczujesz tego horroru na pewno, tak? Ja zawsze to oglądam, wiesz, na dobrym sprzęcie, odpowiedniej głośności, także, wiesz, jak to jest ciemno w pokoju, wiesz, to jest w nocy i jak to łupnie, no to wiesz. A jaki jest twój ulubiony horror zatem? Wiesz co, mam kilka, ciężko by mi było powiedzieć no tutaj teraz jeden. Jestem mega ciekawa. Lubię bardzo Sinister, lubię też, wiesz, klasykę taką jak Martwe Zło, ale te pierwsze, bo już reszta to jest jakaś tam komedia. Wiesz, ja jakby też tego nie rozgraniczam, mi się film musi po prostu podobać. Fajnie jak wnosi coś więcej, tak jak na przykład Sinister opowiada o czymś. Klucz do koszmaru to jest też fajny taki bardzo, wiesz, no może nietypowy horror, ale właśnie tam jest coś więcej, jest jakaś, wiesz, przekaz tego. Tak prywatnie mnie to zainteresowało, bo ja ostatnio nie mogę, wiesz, znaleźć jakichś takich fajnych horrorów, naprawdę ciekawych dla mnie, więc dlatego pytam ciebie, bo może mi od razu powiesz, a ja wiesz, w domu przyjdę i sobie coś włączę. Nie no, jak chcesz, to ja ci bardzo chętnie listę jakąś przygotuję, no oczywiście, natomiast wiesz, tych filmów nie powstaje jakby mega dużo, no nie? Naprawdę no tak. Musi być coś, wiesz, jeszcze tym bardziej, jeżeli jesteś fanem gatunku, oglądasz to od dziecka, no to ja jestem taki bardzo wybredny, jeżeli o to chodzi, wiesz, generalnie o kino, więc tych filmów jakby dużo nie powstaje, natomiast nadal coś tam raz na jakiś czas, wiesz, pokazuje się takiego, wiesz, fajnego, ciekawego. Jasne. Wizyta to też bardzo fajny film, taki warto sobie obejrzeć, lista mi się powiększa. No. A czy któryś z tych filmów cię jakoś mocno zainspirował na samym początku do robienia tatuaży? Bardzo lubię film The Thing. To jest bardzo fajny film, który uważam, że jest częścią inspiracji do tego. Tam jest, mojej takiej, wiesz, tam jest właśnie takie połączenie formy ludzkiej z czymś, co zaczyna zmieniać tych ludzi, wiesz, w jakieś tam istoty. A który był pierwszy, żeby cię tak zainspirował, tak już na poważnie do robienia takich prac? Wiesz co, ja myślę, że nie ma jakby jednego, ciężko jest wymienić jeden tytuł, który był tylko tą inspiracją. No to jakby wydaje mi się, że To, że oglądam te filmy, całe zamiłowanie do horroru powodowało to, że takie prace jakieś w mrocznej stylu uwielbiam. Ja zresztą sama nazwa mojego studia Dead Body Tattoo też się jakby stąd wywodzi. No, wystrój studia tak samo, no wszystko tam gra, wiesz. Więc tak samo mój styl musiał w którymś momencie w końcu stać się tylko i wyłącznie tym. No ja od 5 lat jakby nie robię nic innego, robię tylko swój horror fantasy. Oczywiście mam też mega fan, jeżeli ktoś ma jakiś pomysł na to, żeby zrobić to bardziej łagodnie, tak. To nie musi być, wiadomo, jakaś porozrywana twarz, tak. Straszna. Ja lubię też kobiece kompozycje. No i też się czuję w tym fajnie i swobodnie, że możemy zrobić jakąś tam ułagodzony ten horror fantasy, nie? Natomiast zawsze gdzieś tam ten, wiesz, niuans musi się znaleźć, żeby to, wiesz, nadal tworzyło moje portfolio. Oprócz tego, że tatuujesz w określonym stylu, to jest też tak, że całe Twoje studio, Twój wizerunek, wizerunek Twojego studia budujesz wokół tego jednego tematu, czyli horroru. I to wszystko jest tak fajnie zbudowane, że to nie jest kiczowate, tylko jest naprawdę straszne, ale w taki naprawdę bardzo apetyczny sposób. Dlatego zawsze jak wspominam o Twoim studiu, zdarza mi się dość często i o tym, jak wygląda klimat Twojego studia i co tam znalazłam, jak tam byłam, to zawsze to bardzo mile wspominam. Jak chociażby to, że po prostu wchodzisz, spacerujesz i nagle jest jakaś taka przestrzeń przezroczysta, gdzie patrzysz, a w dole leży trumna. Całkowicie niesamowite. Pomagał Ci ktoś w tych wszystkich przedsięwzięciach w studiu? To dziękuję, bardzo miło mi to słyszeć. Znaczy, chodzi Ci o projektowanie? Tak. Tego nie. Jeżeli chodzi o projekt, to ja zajmuję się projektem w studiach, także poświęcam na to bardzo dużo czasu, uwagi. Robię sobie pierwsze jakby zdjęcia lokalu, nanoszę wymiary, później sobie to projektuję i wymyślam, co gdzie, w jakim miejscu umieścić, także robię to ja. Oczywiście, jeżeli chodzi o wykonanie później tych wszystkich rzeczy, no to tak, no ja sam tego nie robię, wiadomo. Ty masz jedną osobę na przykład, której zlecasz takie wykonania, czy znaczy, jest to kilka osób? Wiesz co, to zależy tak naprawdę o co pytasz, no bo jeżeli mówimy teraz o tym studiu nowym, które otworzyliśmy w Łodzi na Piotrkowskiej, tam było tak, że ja sam tam ciężko bardzo pracowałem z moim tatą, 10 miesięcy tam spędziliśmy przy remontach i wszystkim. Jeżeli chodzi o te takie wystroje, czyli na przykład mamy tam też taką ciekawą rzecz, że trumna nie znajduje się w podłodze, tylko na przykład jest na suficie. Ja. No to jeżeli chodzi o tą postać, no to też ją po prostu sami robiliśmy, a za to ją skręcaliśmy, wiesz, i ubieraliśmy i w ogóle. Później to umieszczaliśmy na suficie. Trumny to oryginały, po prostu mam przyjaciela, który ma zakład pogrzebowy, także z doborem trumien nie ma problemu. Naprawdę, bo, to tak, są tak, prawdziwe, tak. Autentyczne trumienki. No, natomiast wiesz, no jest to jakby odpowiednio przygotowane do tego, co ja sobie tam zaplanowałem. Jesteśmy obecnie na Tatufeście i widziałam również, że tym razem również postanowiłeś zaskoczyć wszystkich i widziałam, jak jeden z Twoich modeli po prostu podróżuje z jakąś taką przyczepką z trumną. Tak. Rowerem, karawanem. To jest niesamowite, jak to zobaczyłam, to myślałam, że oszaleję. To jest akurat, trzeba przyznać Rafałowi, bo to był jego tak naprawdę pomysł. On mi powiedział, że ma właśnie taki 3-kołowy rower i mówi, jakbyśmy tam położyli tą trumnę, to naprawdę musiałoby wyglądać ekstra, nie? Także on dopiął ten projekt, ja akurat w tym czasie byłem jeszcze w Stanach, bo ja wróciłem dosłownie dzień przed konwencją. Także on naprawdę się ostro spinał, żeby dopiąć ten projekt i móc tutaj sobie tym pośmigać. Nie? Super, to fantastyczny kolejny pomysł, kolejny mega spójny pomysł do całego Twojego studia, do tego jak pracujesz Ciebie. Naprawdę chapeau bas. Wspomniałeś o tym, że byłeś w Stanach Zjednoczonych. Opowiedz, tak. Czemu i jak tam było? Wiesz co, no ja jestem zawsze jakby głodny i ciekawy nowych miejsc. Uwielbiam sobie pozwiedzać, połączyć to ze swoją największą pasją, czyli tatuażem. Więc tak naprawdę no, cały 2018-2019 rok, zanim jeszcze wybuchła pandemia, poświęciłem na konwencje w Europie. Także zrobiliśmy tych konwentów, myślę, że ponad 40 w Europie. Zrobiliśmy kilka konwentów także w Azji. No i jakby z końcówką roku właśnie 2019 zacząłem sobie też i początkiem 2020 zacząłem sobie kilka konwentów w Stanach. No i został taki niedosmak, bo to wszystko wiadomo stanęło. Nie można było dalej wyjeżdżać, no tak. Więc miałem 2 lata przerwy, gdzieś tam te prace swoje pozaczynałem modelom. nie mogłem tego skończyć. No i miałem w głowie właśnie ten plan, żeby sobie tam teraz pojeździć, poświęcić, jakby zrobić oczywiście swoje ulubione konwencje w Europie, w Polsce, ale znacznie ograniczyć liczbę tych konwencji po to, żeby móc właśnie więcej sobie tam i popodróżować po Stanach, pozwiedzać, no i porobić fajne konwencje. Także teraz na tym wyjeździe byliśmy przez 3 miesiące, no i praktycznie przez 2 miesiące zrobiliśmy 8 konwencji, także... No właśnie chciałam się zapytać.